Bardzo dziękujemy i poproszę jeszcze ostatnie inspekcje teraz dla Państwa. Bardzo proszę. Trochę może weź tak głośniej, bo trochę osób już jest znużonych, bo ja wiem, że... Ja myślę, że będą słuchać. Panie ministrze, szanowni państwo, chciałbym, żeby to nie było odbierane, że to jest przeciwko rządowi, przeciwko ministerstwu, ale pan minister i cały resort musi zrozumieć jedno, że my dzisiaj jesteśmy w całkiem innym miejscu niż miesiąc temu, czy dwa miesiące temu, jak pan minister obejmował tekę. Dzisiaj pana możliwości negocjacyjne i nasze są całkiem inne. Pan już jest pod Waterloo po Stalingradzie i czeka Dunkierka. I my byśmy nie chcieli tej Dunkierki, ale musicie zrozumieć. Jak ja słucham pani z Armiru, która mówi, że zrobimy to, już nie ma. Zauważcie, że wy jesteście gdzie indziej, proszę państwa. My już, to już się skończyło, że nam się mówi to. Pani próbuje na rolnikach robić gwałt, bo to nie może tak być, że to pani nam decyduje, kiedy my możemy, ani kiedy nie możemy. To się skończyło. Wy zauważcie, że jesteśmy w całkiem innym miejscu. Proszę państwa, eskalacja. Wy nie widzicie, nie jesteście na wsi, jesteście oderwani od rzeczywistości. To dzisiaj się odwróciło. To, co ta pani mówiła, miała częściowo rację. Że napięcie jest taka, eskalacja jest tak duża, że wy sobie nie zdajecie sprawy. Panie ministrze, 15 stycznia w drugim zdaniu spotkania ostrzegałem pana, do czego dojdzie. Mówił pan, że ja raczę tutaj przesadzać, że to nieprawda. Pan zobaczy, co będzie. Drugi raz pana ostrzegam. Co będzie za miesiąc? Pan sobie nie zdaje sprawy. I tych emocji nie ugasimy mówieniem o niczym. Ja mogę mówić bez mikrofonu. Proszę państwa, jak jest na granicy? Ja z panem ministrem Kołodziejczakiem różne mamy poglądy, ale tu się zgadzam. I mnie go było szkoda w Dorohusku, tak po ludzku. Tak po ludzku było mi go szkoda. I jak ja bym tam był, to ja jeszcze mam większy temperament jak pan Kołodziejczak. Bo to nie może być tak, że nie ma państwa. Tam nie było w ogóle państwa. Ten człowiek się miotał i nic nie mógł. I dlaczego nie mógł? Albo nie ma umocowania. Jak to może być? Tam powinien być od razu prokurator, domniemanie popełnienia przestępstwa i policja z kamerą. Kamery, drony, kamery stały 5 kilometrów dalej. Drony i policji, tysiące na nas policjantów. Pytam, a gdzie te tysiące policjantów jest na tych, co przewożą dziki ten? Wczoraj koledzy zatrzymali, wybili szyby gościowi, co w Dorohusku sprzedawał od 8 lat. Policja mówi, że ona o tym wie, bo policja była wielka afera. Sprzedaje wszelkie dokumenty, które są potrzebne na przejazd. I przewodzi na tamte strony, on już zjedzie z gotowcem. Od 200 do 500 euro kosztuje ciężarówka. Wjeżdża na tory LHS-u w Hrubieszowie, 12 torowisk. Czarny Land Cruiser na ukraińskich numerach jeździ po torowiskach wzdłuż i w powszech. On jest tak bogaty, że mu nawet opon nie szkoda. Ale tam opona pewnie z 85. I żadna służba tego nie zauważa. Jak ja podjadę tam z kamerą, a może zdjęcie zrobić, to mnie dwa radiowozy od razu trzymają. Wjeżdża czarny Land Cruiser. Kamery ma Straż Graniczna, policja, wszyscy mają kamery. Wszyscy widzą na podglądzie, jego nikt nie zatrzymuje. Pytam się, gdzie my jesteśmy, w Polsce czy na Ukrainie? Jak wy możecie mówić o takich rzeczach? Tutaj do pana lekarza weterynarii. Proszę pana, wjechało według pana ministra Kołodziejczaka 300 z czymś tysięcy ton zboża technicznego. Ja myślę, że 1/3 do połowy rzepaku. Pytam, czy pan to przebadał? Proszę bardzo.
Teraz do pana Kołodziejczaka. Panie Michale, halo, kawa potem. Pan tu przyjdzie. Proszę bardzo, pan się zajmie robotą. Proszę popatrzeć. Pan pomylił dwie rzeczy. Na koniec, te wagony, które stoją od pół roku, to są węglarki, a te, co trzy dni przyjechały, o te, proszę popatrzeć, taka kukurydza wjechała trzy dni temu. Pytam, gdzie byli weterynarze? Na rybach? Proszę państwa, tak nie może być. Następna rzecz, która się, żeby mi nie umkła. Panie ministrze, czy wniosek zgodnie z klauzulą bezpieczeństwa już jest napisany i będzie składany? Bo Unia Europejska, widzę, nie dotrwa. My to widzimy, nie dotrwa do czerwca, tylko będzie prawdopodobnie odwieszone wcześniej. My już powinniśmy składać wniosek, żeby to się zazębiło, bo będzie dziura, będzie luka i Ukraina będzie jechać. To musi być zrobione od ręki. My nie chcemy, żeby pan zmieniać ministra, bo to nic nie da, tylko trzeba, żeby to ministerstwo raz skończyło z tą demagogią. My widzimy, co się dzieje na granicach. Jak to może być tak, że nam lekarze weterynarii mówią, że się boją? Jasna cholera, proszę pana, panie ministrze, to trzeba chirurga, który się boi krwi, żołnierza, który się boi karabinu i futerkiem po trzy tych weterynarzy. Przecież tak nie może być. 9-10 tego miesiąca wjeżdża rzepak do największego zakładu na Lubelszczyźnie. Czy ma pan badania, czy one zostało zbadane? Przecież ja wiem, ono wjechało pod kodem rzepak na cele techniczne. No ale ta śruta pójdzie na cele paszowe, prawda? 3000 ton w dwa dni zwieźli, z tych 3000 ton pojedzie 3 razy 6, 1800 ton na paszę. I teraz następna rzecz. Czy pan zbadał, do jakiego zbiornika to idzie? To idzie do tego samego zbiornika. To tak jak mleko. Jaka by nie była klasa, to oczy pozaklasowe i tak cysterna bierze do jednego zbiornika. To nie może tak być. Tak nie ma? Ale tak było, no ale tak było. Dzisiaj tak jest, one nie mają wyznaczonych osobnych zbiorników na te techniczne, na rzepak, nie ma osobnych zbiorników na olej, to nie działa, to tak nie działa. I proszę państwa, następna sprawa. 2 lata dobijam się o budowę czy rozbudowę wschodniej magistrali kolejowej. Jestem po rozmowach z wiceministrem Ukrainy, rolnictwa. Uporządkowałoby to rynek. Jeden minister nie, drugi minister nie, pan trzeci minister. Rozmawiał pan, panie ministrze, przez ten miesiąc z kimś o tym? Jutro też będę rozmawiał. A, jutro. Nie. A ja od jutra się odchudzam. Nie. Spokojnie. Zbyt jest pan uważany za poważnego faceta, żeby robić takie kpiny. Rozmawiamy i powiedziałem, że jutro też mamy umówione spotkanie. Spotkaliśmy się parokrotnie. Panie ministrze. Ja poważnie traktuję pana wypowiedź. Ukraińcy są gotowi na kompromisy. Ale oni lepiej wiedzą, jaka jest sytuacja w Polsce i można z nimi rozmawiać. Wejdę ci w zdanie. Oni lubią kompromisy według własnych koncepcji. A nie. O, ze mną nie miała pani minister kompromisu, bo mogę panu dać taśmy, że lekko nie miała. I zostaliśmy przy swoim, ale można, ale gdzieś jakieś punkty styczne można mieć. 2 lata rząd, tutaj panią poprę, 2 lata nic nie zrobił. Kołka w płocie z magistralą, czepili się CPK. CPK mogło poczekać, a to można było zrobić za unijne pieniądze. I panie ministrze, to jest ostatnia chwila, gdzie można zrobić to za pieniądze Unii Europejskiej, wbić Unię Europejską w poczucie winy, że nie pomagamy Ukrainie. 2 lata gadam o tym, teraz pytam panowie związkowcy, ileście mnie razy poparli? Nikt.